Siemanko, z tej strony Pietrasek. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nową gierkę od Funpimpsów, czyli twórców Seven Daysa. Doszły informacje, że gra będzie na dniach prezentowana na targach PAX w Ameryce, więc na Twitterze można obejrzeć parę, przeczytać parę informacji, które Wam pokażę. No i wszedł trailer na Steama i można się dodać grę do listy swoich oczekujących gier. Zobaczymy sobie trailer, no i wtedy pogadamy i pokażę Wam wszystkie newsy, które wiem, no i przedstawię Wam parę informacji a propos Alfy 22, także jedziemy. No i dobra, to by było na tyle. No widzieliście, gierka wygląda w sumie prawie tak samo jak zwykłe Seven Daysy, poza dodanym tego trybu kierowania hordą. Ciężko mi powiedzieć, co po tej gierce oczekiwać. No możemy sobie ją na liście życzeń zaznaczyć, jest jako oddzielna gra na Steamie, więc... Nie wiem, czy to będzie Seven Days 2, czy to będzie jakiś tylko jeden tryb do gry, tylko że gdyby to był tryb do gry, czyli jakiś dodatek, mod, czy coś w tym stylu, no to nie byłby zaznaczany w Steamie jako oddzielny produkt, tak? Nie wiem, zobaczymy, czy jak to będzie wyglądać, bo na razie nie mamy żadnych więcej informacji a propos, kiedy gierka wyjdzie. Jedyne to, co wiemy, to jest to, że gra od 21 marca do 24 będzie ogrywana na targach PAX w Ameryce, gdzie będzie można sobie pograć w gierkę w demo. Zauważyłem tutaj, że jest parę nowych lokacji dodanych, których no, w zwykłej podstawce nie ma, tak? No mamy ten tryb ustawiania hordy, kierowania hordą. No jest to, wydaje mi się, całkiem spoko opcja. Aczkolwiek, no... ja dość sceptycznie ostatnie lata podchodzę do tego, co robią Funpimpsy. Nie skupiają się na żywotnych problemach gry. Tylko dodają coraz to nowsze jakieś rzeczy, jakby chcieli... załatać to, co się dzieje, te problemy główne.
Ale dobra, przejdźmy do informacji, których na Twitterze możemy przeczytać. Nie ma ich za dużo, poza tym, co już powiedziałem, że w gierkę będzie można sobie zagrać na targach. To w sumie jest tyle, jeśli chodzi o oficjalnego Twittera tej gry, czyli Blood Moons. Jest tylko kilka informacji, które już były, które były już w tamtym roku, więc tutaj nic nowego nie ma. Natomiast jest kilka informacji nowych a propos podstawki. No przecena na gierkę. Przeceny akurat są dość częste, jeśli chodzi o Seven Daysa. On sam w sobie nie jest drogi, więc przecena, no to i tak sporo taniej będzie. To jest informacja a propos właśnie gierki od fanpimpsów tej nowej. Co jeszcze wiemy? A propos Alfy 22. Cały czas pokazują nam nowe modele tutaj zwierzątek, wilków, które mają wyjść i na konsolę, i na peceta. Nowe modele postaci. No, wygląda to ładnie, ale tak jak wspominałem, od Alfy 19, tak jest moje zdanie, fanpimpsy coś kombinują, zmieniają, te kombinacje wcale na dobre nie wychodzą, a najczęstsze problemy, które były, nie są w ogóle dotykane i są dalej powtarzane, a fanpimpsy tylko zmieniają coś, czego w sumie ruszać wcale nie musieli. Dalej nowe modele. No jest to wszystko ładne, pięknie, pewnie, że można by to dodawać, ale mówię, zamiast dodawać teraz, wydawać nową grę, która moim zdaniem będzie po prostu tylko dodatkowym trybem, minigierką właściwie do głównej gry Seven Days to Die, to powinni się skupić na tym, żeby gra w końcu może opuściła Early Access. Zresztą no, to pół biedy, czy ona ten Early Access opuści, czy nie opuści, ale no, mogliby zrobić, mówię, porządek z optymalizacją, żeby gra w czasie hordy, jak jest dużo zombiaków w mieście, na dobrym sprzęcie, żeby dawała radę, tak? Bo gra w sumie sama w sobie wymagająca nie jest, a i tak potrafi się zacinać na najnowszym sprzęcie, na najnowszych kartach graficznych, na najnowszych procesorach, potrafi być niewydajna. Wracając do głównego wątku, niestety nie mamy żadnych informacji a propos daty wydania, tak? Tego dodatku, tej nowej gry, ciężko to określić, czy to jest Seven Days to Die 2, czy to jest mod, czy to jest patch, czy to jest dodatek, nie wiem. Naprawdę z tego filmiku, tak jak patrzę, no to naprawdę to wygląda jako delikatny dodatek do głównej gry i tyle to będzie z całej zabawy. Wszystko też rozchodzi się o to, ile ta gierka będzie kosztować. Czytałem trochę komentarzy na Reddicie, trochę komentarzy na samym Steamie. No wiele osób jest zniesmaczonych, że jest to kolejny skok na kasę fanpimpsów. Ja, tak jak wiele, wiele lat do fanpimpsów miałem jakieś naprawdę zaufanie i szacunek, to mówię, od Alfy 19 coraz częściej mam wrażenie, że faktycznie to idzie w tym kierunku, tak? Wydają jakieś merdże na koszulki, czapeczki, kubeczki, sreczki i inne sprawy. A tak jak już powtarzałem parę razy, nie zajmują się tym, co powinni. Wydają jakieś minigierki, no zobaczymy, może faktycznie to będzie jakieś przełomowe, fajne, spoko. Aczkolwiek, no niestety, sceptycznie bardzo do tego podchodzę. No i co? I to by było w takim razie na tyle z takich informacji na bieżąco. Jeśli coś się nowego pojawi, to na pewno wam o tym powiem, na pewno wam to przekażę. Na razie można śledzić YouTube'y, bo prawdopodobnie będą jakieś kolejne filmiki właśnie z tych targów, z tej gierki, kolejne gameplaye i tak dalej, więc można to śledzić. I coś wyhaczymy może, jak to będzie wyglądało. Także
Dzięki wielkie, że wpadliście. Zapraszam na kolejne filmiki, na serię z Robin Hooda, na Twitche, gdzie tam sobie czasami postreamuję. Także dzięki wielkie. Na razie, trzymajcie się.